Cześć, z tej strony Creepy Typ Game, no i dzisiaj witam was w odcinku, no dość takim trochę dziwnym, bo nikt by się takiego odcinka w ogóle nie spodziewał. No i tutaj, no widzicie, jest oczywiście w tle walka właśnie Al-Nazry, Al-Shabaab, gdzie gra właśnie Grzegorz Krychowiak. No i w dzisiejszym odcinku, jak oczywiście sami widzicie, ja trochę postaram się pogadać o transferach Ligi Arabskiej. O MLS nie będę wspominać, no bo wiemy, no w Interze Miami, no to jest Leo Messi, Sergio Busquets, no i potwierdzony Jordi Alba. Czas sobie pogadać o mocniejszych transferach, a odnośnie Arabii Saudyjskiej, bo to, co oni odwalają w tym okienku, no można powiedzieć, że to jest chyba najlepsze okienko Arabii Saudyjskiej od lat. No dobra, no w styczniu był Cristiano Ronaldo, ktoś tam jeszcze mógł grać w Arabii, ja już nie wiem, no ale chodzi o to okienko teraz. No naprawdę dużo nazwisk, no takich, którzy już no są już starsi, ci, którzy na przykład mają to około 30, tak 30 lub nawet mniej, no i ci, którzy mają mniej niż 29. No i dzisiaj sobie pogadam o tych transferach, no trochę ich jest, no trochę też wezmę od Fabrizio Romano, bo też tam na Instagramie wstałem, więc też się trochę wypowiem. A więc, no przejdźmy, no zobaczymy, no postaram się trochę o tym pogadać, zobaczymy, więc na samym początku. Te transfery, które zostały już potwierdzone, i te spróbuję też trochę się flaskorem oczywiście zabrać. Więc na razie do Al-Ittihad dołącza Karim Benzema, N'Golo Kanté i tyle na razie do Al-Ittihad. Do Al-Hilalu Kalidou Koulibaly, Ruben Neves i Sergej Milinkovic-Savic. I do Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr na chwilę obecną dołącza Marcelo Brozovic i Seko Fofana. No czyli naprawdę widać, że Al Nas idzie w tą pomoc. Al Ittihad idzie, no praktycznie w napad właśnie też potrzebują właśnie na napastnika i też pomocnika takiego defensywnego. Czy kupili obrońcę na ten moment? Czy nie, bo był Jota chyba ten lewy skrzydłowy, coś takiego było z Celtiku. Ale nie, on chyba po prostu grać na skrzydle. No a Al Hilal, no to widać, że oni idą prawie we wszystko, tylko brakuje jeszcze im, no w sumie napastnika i bramkarza, ale jest Koulibaly, czyli na obronę, Ruben Neves i Milinkovic-Savic do pomocy. No i też tutaj jeszcze są, gdzie to jest? Jest oczywiście jeszcze Al Ahly, gdzie jest Edouard Mendy z Chelsea i Roberto Firmino jako darmowy transfer. Jeszcze na chwilę obecną sobie postaram, ja oczywiście sobie wezmę, na chwilę obecną jeszcze na ten odcinek nie wiemy, czy jakkolwiek wyszły transfery samego Alansu Maximę do Al Ahli i jeszcze samego trenera Aston Villa, przepraszam, Fulhamu, Marco Silva, bo zaoferowali mu 40 milionów za tego dwuletni kontrakt. Więc nie wiem, ciężko. I też był transfer tutaj, bo tego jeszcze nie ma na internecie napisane. Riyad Mahrez dołącza do Al Ahli, czyli też właśnie widać, że jest w Al Ahly. Firmino idą dobrze właśnie w napad. Jeszcze jest Mendy na bramkę. Potrzebują może jeszcze jakiegoś obrońcę, więc zobaczymy, czy kogoś jeszcze Liga Arabska sprowadzi, ale trochę, no kurde, no szaleją właśnie z tym transferem. Trochę mnie to wkurza, że Arabia przyjmuje jakkolwiek, ale piękny gol, że jakkolwiek, no dobra, mają pieniądze, to niech sobie wydają, no ale no mogli tak wcześniej robić, a nie, że teraz się odpalili, będą najlepszych piłkarzy kupować. Może jeszcze ktośkolwiek tam przyszedł, ale nie wiem. No i też jeszcze był właśnie sam Jordan Henderson dołącza do Al-Ettifaq, gdzie jest właśnie sam Steven Gerrard. No, jest też nawet sam, jak pamiętam, Czesław Michniewicz. Dobrze mówię, Czesław Michniewicz, Czesiu. Cześć, bo ja już się tak mylę po prostu w tym imieniu, że jest Czesław, dobra, Czesław Michniewicz, dobra, Czesiu. No jest też Arabi, w Arabii, no wiem, pierwszy był Krychowiak właśnie. Nie, Rybus, nie, Rybus grał chyba w lidze greckiej? Bo on był właśnie na wypożyczeniu. Nie wiem, czy on grał w lidze greckiej, czy on właśnie teraz przechodzi może do Ligi Arabskiej, bo nie wiem, czy on będzie grał w lidze rosyjskiej. No chyba tam gdzieś przeszedł, już nawet nie pamiętam. Zobaczmy, czy są jeszcze jakieś mocne tutaj transfery od samych klubów arabskich. No, szczerze mogli to by zrobić kilka lat temu, jakby na przykład, no bo wiemy, oni mają te pieniądze, więc mogliby właśnie samych zawodników kupować wcześniej, no, to bramka na 2-0.
Mogliby właśnie kupować samych zawodników wcześniej, a nie też, że teraz się odpalają w jednym okienku i będą wykupywać wszystkich najlepszych zawodników. No czy jeszcze kogoś jakkolwiek kupią? Nie mam pojęcia, czy jeszcze kogoś kupią, no ale no kurde, jest właśnie, no Jota do Celtiku to jest napisane. Ciężko powiedzieć, nie? No dobra, Henderson to trochę już ma swoje lata, no. Ktoś tu jeszcze chyba był właśnie z Arabii. Był Hakim Ziyech. Tylko nie wiem, czy Hakim Ziyech przejdzie do Arabii, bo podobno miał przejść do tej Arabii, ale nie ma napisane, że przejdzie. No ciężko, chociaż tutaj nie wiem, czy jest ten post usunięty, czy jednak jest, czy jednak nie ma właśnie Ziyecha. Jest, Ziyech. Tego. Jest, ale zobaczymy. No bo jest na flaskorze pokazane, że Hakim Ziyech żyje. Nie wiem, jak przeczytać jego nazwisko. Ciężko. Że dołączył już do Al Nassr. No podobno za Lukaku nie chciało Inter złożyć oferty. Jeżeli by nie złożyli, to podobno sam właśnie Arabia się po niego zgłasza. No wiemy, miał przejść Messi, ale przyszedł do Interu Miami, gdzie jest sam David Beckham. No zobaczymy, czy jakkolwiek spisze się ten transfer, ale no chyba tutaj widzę, że Hakima Ziyecha nie ma na flaskorze, a był! Chyba, że jest pokazany na transferach. Nie ma, czy jednak to musiało być usunięte i Ziyech zostanie w Chelsea. No ciekawe, no nie kłamiąc, był oczywiście na flaskorze w Arabii już pokazany, że jest transfer, czyli jest Chelsea i przychodzi do Al Nassr. Ale widać nie ma. No, zobaczymy jeszcze jakkolwiek, jakie transfery zrobią. No, podobno już Dimitri Payet odszedł z Olimpiku Marsylia po 368 u nich zagrał meczy. Więc czy przejdzie do. Czy Liga Arabska się zgłosi pod Dimitri Payeta? Czy Liga Arabska chce naprawdę Payeta? Jeszcze jest David De Gea, który jest darmowym agentem, więc czy może się po niego zgłoszą? No ciekawe. No zobaczymy, no Ronaldo no mówił sam chyba nawet w wywiadzie coś takiego, że Liga Arabska za kilka lat będzie tą dobrą ligą, coś takiego w top 5, coś takiego. No i się sprawdziło. No Ramos podobno ma odejść, a z Mbappé to ja nie wiem jak to jakkolwiek wygląda, no bo podobno mu PSG zagroziło, że jak nie podpisze z nimi kontraktu, to będzie grać na ławce. Szczerze nie wiem, bo ja nie chcę jakkolwiek mówić, czy to jest prawdziwe informacje. Więc jeżeli to byłby i tak fake, to powiedziałbym, że właśnie PSG straciłoby bardzo mocno, jeżeli by puścili najlepszego swojego zawodnika w drużynie na ławce i nie daliby go w ogóle. Ale oczywiście samym trenerem PSG jest teraz sam Luis Enrique, więc ciekawie się zapowiada. A i zapomniałbym. Za Sadio Mane Al Nassr się zgłasza, czyli ja pierdzielę, jeszcze Sadio Mane! No podobnie, nie, no bez jaj, nie róbcie sobie tak po prostu. No ja naprawdę zdziwiłbym się, gdyby naprawdę on przeszedł do Arabii. No Mane no nie ma takiego dobrego sezonu. Dele Alli, no, a nie, dobra, to do, ale. Pfu, o Dele Alli nie mówmy, bo to jest jakkolwiek inna historia. On tam wszystko opowiadał, naprawdę przykro. No, zobaczymy jeszcze, jakkolwiek zrobi transfer Arabia. Ale na chwilę obecną mogę powiedzieć, że jakkolwiek mogą się tutaj zbudować. No, bo jeżeli Al Nassr kupi jeszcze jakiegoś dobrego bramkarza, no bo chyba jest David jeszcze Ospina, chyba że go już nie ma, no to trudno. Czy jest jeszcze David Ospina, to tego nie mam pojęcia, nie sprawdzam Ligi Arabskiej, więc nie wiem. Ale jeżeli nie byłby, no to nie wiem, może się Al Nassr po tego Davida De Gea zgłosi, tylko nie wiem, czy sam David De Gea chce iść właśnie do Arabii. No bo wiemy, tam jest Ronaldo, jest Brozovic, jest Fofana, Ziyech miał przyjść, ale widać, że się nie udało. Tak samo miało być się o transferze jego do PSG, jak pamiętam, ale niestety Chelsea dał coś chyba. Inny kontrakt, coś takiego, no i niestety ciul z tym transferem. No kiedyś możemy sobie porozmawiać o transferach, ale no o wrestlingu ja lubię się bardziej wypowiadać, no bo piłce, no to każdy ma inne zdanie, no to wszystko się dzieje, tutaj tyle tych rzeczy jest, że ciężko jakkolwiek wszystko powiedzieć na filmie,
ale no na razie Arabia idzie naprawdę dobrze, ale ale nie Mriyad Mahrez. No i kto by Mahreza zastąpił? No bo na lewym skrzydle, nie wiem czy ktoś gra na prawym skrzydle teraz w Manchesterze City, czy jakkolwiek pamiętam, czy ktoś tam jeszcze w ogóle gra na tym prawym skrzydle oprócz właśnie Ziyech. Boże, Mahreza, nie Ziyecha, już ten Ziyech to koszmary będę miał z nim. Więc ten film prawdopodobnie będzie w niedzielę, a jak się zepchnę w sobie, no to po prostu będzie w samą sobotę, ale nie wiem czy jakkolwiek w kolejnym tygodniu będą jakiekolwiek odcinki, no bo będę poza domem i będę leżeć na badaniach, więc zobaczymy, może będą jakieś odcinki, może nie. Czy ktoś jest oprócz właśnie samego Mahreza, jest tylko Palmer, czy Palmer, nie, nie, chyba że jakkolwiek by zmienili informacje, no chyba że na przykład załóżmy Jack Grealish przejdzie na prawo lub na przykład Phil Foden, no to okej. Okay. A więc, no, na razie mogę powiedzieć ogólna ocena transferów Arabii. Trochę jestem wkurzony, że oni teraz się zabrali za te transfery, a nie mogli na przykład rok czy dwa lata później. Wcześniej, nie później, bo to później nie miałoby sensu. Tylko teraz, no bo teraz to wykupują wszystkich tych dobrych zawodników. Ci, nawet którzy są darmowe agenty, ci, którzy kończą kontrakty, którzy odchodzą z drużyny, czy inne. Jeżeli, bo to nagrywam w piątek, jeżeli będzie informacja, że Dimitri Payet przechodzi do Ligi Arabskiej, to się nawet nie zdziwię. Liga Arabska, teraz może wszystko. Ale podobno, nie wiem, bo tak, żem trochę wyczytał, to jest, sprawdzałem, tak kątem oka mi coś przeszło, że podobno Al Nassr wcześniej miało bany na transfery, że nie mogło kupować jakoś zawodników, nie wiem czy jakkolwiek tego dali to, jak to mogę powiedzieć, no zapłaciłem karę grzywną i po prostu już koniec, czy klauzulę może tego kupili i mogą dalej robić transfery, nie wiem, no nie wiem, no ciężko. A więc no tyle mogę powiedzieć na ten odcinek, no na razie Liga Arabska, no mogę powiedzieć na razie tyle. Liga Arabska, jakkolwiek się na razie rozpędza, poczekajmy jeszcze tak rok, dwa, oni będą kupować takich zawodników, że to w głowie się nie mieści. Kiedyś to się nawet nie będzie nie dziwić, no bo Pazdan tam nie przejdzie, no bo wiemy, Michał Pazdan przeszedł do trzecioligowca wieczystą Kraków. Jeśli ktoś nie wie, to proszę bardzo, teraz wiecie. Zobaczymy. Chyba trzecioligowiec, tak mi się coś wydaje, przyszło obok ucha, że trzecioligowiec to jest. Jeżeli jest tu ktoś, który kibicuje wieczystej Kraków, no to przepraszam, ale coś mi się tak uszło, że są w trzeciej lidze. A więc dziękuję za oglądanie i napiszcie w komentarzu waszą opinię na temat transferów do Ligi Arabskiej. No według mnie, no trochę duże pieniądze w ogóle dałem im za rok, więc zobaczymy. Więc dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i miłego dnia. Cześć.